pracownicy największego szpitala w Strefie Gazy desperacko starają się ocalić życie 36 wcześniaków, którzy z powodu przerw w dostawie prądu zostali przeniesieni z inkubatorów na zwykłe łóżka. Każda kolejna minuta stanowi dla nich zagrożenie życia, donosi agencja Reuters w poniedziałek. Noworodki są obecnie pod opieką zdezorganizowanych psychicznie i wyczerpanych fizycznie lekarzy szpitala Al-Shifa w Gazie, która jest obecnie celem ataków izraelskich wojsk walczących z Hamasem. Placówce brakuje prądu, wody, jedzenia, leków i odpowiedniego sprzętu medycznego. Z opublikowanych przez Reuters zdjęć wynika, że maleńkie niemowlęta leżą obok siebie na jednym łóżku. Część z nich jest owinięta w zielony materiał, aby pomóc utrzymać ich ciepło ciała. Dr Mohamed Tabasha, jeden z lekarzy opiekujących się wcześniakami, w wywiadzie telefonicznym wyznał: "Wczoraj mieliśmy 39 dzieci, a dziś jest ich 36. Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymają. Mogę stracić kolejne dwie dzisiaj albo w ciągu jednej godziny." Wcześniaki, ważące mniej niż 1,5 kg, w niektórych przypadkach nawet zaledwie 700-800 gramów, zwykle powinny leżeć w inkubatorach, gdzie temperatura i wilgotność mogą być dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Jednak z powodu przerw w dostawie prądu w weekend konieczne było przeniesienie ich na zwykłe łóżka. Noworodki umieszczone są obok siebie, otoczone paczkami pieluch, kartonami z gaza i plastikowymi torbami. "Nigdy nie przypuszczałem, że położę 39 dzieci obok siebie na łóżku, każde z inną chorobą, przy tak poważnym niedoborze personelu medycznego mleka", powiedział zaniepokojony Tabasha. Sytuacja w szpitalu jest opisana jako katastrofalna pod każdym względem. Według jednej z pielęgniarek noworodkom jest za zimno, a brak stabilnej temperatury z powodu przerw w dostawie prądu sprawia, że są one narażone na infekcje. Personel nie jest w stanie zachować standardów sterylizacji mleka i butelek, co sprawiło, że niektóre dzieci zakażają się zapaleniem żołądka, co wiąże się z ryzykiem odwodnienia. Drugi lekarz opiekujący się wcześniakami, dr Ahmed El-Mohal Alati, ostrzega: "Są w bardzo złej sytuacji i będą powoli zabijane, jeśli nie nastąpi interwencja, aby poprawić tę sytuację. Władze Izraela twierdzą, że Hamas wykorzystuje szpital jako centrum dowodzenia i używa pacjentów jako tarcze ludzkie". Rzecznik Ministerstwa Zdrowia w Strefie Gazy, kontrolowanego przez Hamas, Ashraf Al-Kidra, ogłosił w poniedziałek, że od soboty, kiedy szpital Al-Shifa został pozbawiony prądu, zmarło 32 pacjentów, w tym 3 noworodki. Izrael zaproponował dostarczenie inkubatorów dla wcześniaków, a rzecznik armii, Daniel Hagari, publicznie zaproponował pomoc w ewakuacji dzieci.